Witam, chciałbym Wam pokazać, jak krok po kroku zmontować przystawkę, adapter, przejściówkę właściwie z baterii Parkside Performance na X20 Team. Ta przystawka będzie trochę inna niż wszystkie, będzie zawierała kontroler silnika bezszczotkowego. Ponieważ w pile, którą będę naprawiał, jest uszkodzony, nie nadaje się w zasadzie do naprawy. Można do narzędzi bezszczotkowych użyć także takiego kontrolera. On posiada regulację obrotów, nadaje się do wkrętarek, do szlifierek kątowych może też być używany. Tu mam wszystko przygotowane, będę używał takich złączek, takich konektorów. Konektory już przylutowałem w ten sposób. Umieszczę je w obudowie. Należy pamiętać oczywiście o polaryzacji, żeby nie pomylić plusa z minusem. Ten zielony przewód jest od kontroli temperatury. My go nie będziemy podłączać w tej chwili. Najlepiej złożyć to w ten sposób, że wsuwamy tutaj górną część adaptera, montujemy przewody, następnie skręcamy. Tak też to zrobię. Tak wygląda zmontowana przystawka. Podłączoną baterią. Sprawdzimy, jak działa. Obroty. Kierunek prawidłowy. Czyli wszystko ok. Myślę, że pomysł jest bardzo ciekawy. Można w wielu elektronarzędziach bezszczotkowych zastosować coś takiego.